Cześć, z tej strony trap.pl, a to jest zapowiedź konkursu. Na wstępie zachęcam wszystkich jeszcze raz do dołączenia do grupy lub jeśli nie chcecie, do polubienia fanpage'a na Facebooku. Zależy mi na tym z tego względu, że boję się o kanał, ponieważ dowiedziałem się, że kanały z tłumaczeniami mogą zostać zablokowane z dnia na dzień, a w takiej sytuacji chciałbym mieć z wami jakiś kontakt. No dobrze, a teraz przejdźmy do głównego tematu tego odcinka, czyli małego konkursu. Konkurs będzie związany z filmem, który za niedługo pojawi się na moim kanale, czyli top 5 moich ulubionych raperów. Film miał pojawić się tak czy siak, ale pomyślałem, że taki konkurs byłby do niego ciekawym urozmaiceniem. Na jakich zasadach on będzie? Już wam mówię. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie, musi napisać pod tym filmem w komentarzu, a raczej przewidzieć moje top 5 ulubionych raperów. Punktacja wygląda następująco. Wyróżnię 5 raperów, za których w razie co otrzymacie po jednym punkcie. Za zgadnięcie rapera z 5 miejsca otrzymujecie 2 punkty, za zgadnięcie z 4 miejsca otrzymujecie 3 punkty i tak dalej. Dodatkowym bonusem jest to, że jeśli podacie rapera na odpowiednim miejscu w mojej liście, dostajecie dodatkowe 3 punkty. Czyli na przykład, jeżeli na 3 miejscu będę miał Kodaka Blacka i tak podacie w odpowiedzi, to dostajecie 4 plus 3 punkty, czyli razem 7. Mam nadzieję, że rozumiecie sposób punktowania. Dodam jeszcze, że macie możliwość napisania tylko 5 raperów i musicie podać ich miejsca. Ma to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Komentarze z większą ilością raperów nie będą brane pod uwagę. A, no i nie piszcie tutaj znowu propozycji piosenek do przetłumaczenia. Będę je usuwał, od tego jest ostatni film z tłumaczeniem. Podpowiem wam, żebyście się nie sugerowali do końca artystami, których do tej pory tłumaczyłem, bo kierowałem się głównie tym, co jest na czasie, a później tym, co wygrało w ankiecie. Dodatkowo nie jest to obecne moje top 5, tylko topka na podstawie mojego całego doświadczenia z tą muzyką. A, no i moi znajomi nie mogą brać udziału w tym konkursie, ponieważ znają moją topkę i nie miałoby to sensu. No dobrze, zasady już znacie, ale nie powiedziałem jeszcze tego, co pewnie was najbardziej ciekawi, czyli co można wygrać w tym konkursie. A jak myślicie, co można wygrać na takim kanale? Tłumaczenie swojego wybranego utworu, tylko z dwoma uwagami. Po pierwsze, musi on być po angielsku, a po drugie, najlepiej, żeby nie przekraczał 4 minut. No to wszystko jasne. Podkreślam, że jest to tylko zabawa i urozmaicenie filmu, który za niedługo pojawi się na tym kanale. No to co, chyba powiedziałem już wszystko, zachęcam jeszcze raz do dołączenia na Facebooka, dziękuję za dobre przyjęcie pierwszego filmu z komentarzem, trzymajcie się, cześć.